w tej Rwandzie ginęła populacja sępów, było ich coraz mniej. I nagle się okazało, że po tym ludobójstwie ta populacja zaczyna rosnąć. Zaczęła rosnąć dlatego, że te sępy zaczęły się żywić ludźmi. I tu jest ukryty sens sępa w tym filmie. To jest wyraźnie chyba powiedziane w opowiadaniu Albińskiego właśnie. Długie ujęcia. Pewnie to jest związane z tym, że nie wiadomo w sumie jak opowiedzieć o ludobójstwie. To jest strasznie trudne. Gdzie znaleźć miejsce na jakiekolwiek pomyślenie? No my się już w tych czasach zupełnie nie zatrzymujemy. Suniemy, jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiego montażu, czyli no jak się w ciągu sekundy scena nie zmienia, to wymiękamy, zmieniamy kanał. Tutaj jest zupełnie odwrotnie. Tutaj, no, gdzieś tam pomyślałem o Tarkowskim, który robił właśnie takie kino, gdzie ujęcie na drzewo trwało godzinę. Czy moglibyśmy zobaczyć pani dokumenty? Po co? Wiem, w jaki sposób Krzysiek i Joanna przygotowywali się zawsze do filmów. To jest totalne, absolutnie totalne. Mówię, dwie ogromne kuły samych książek na temat Rwandy i tak dalej. Już to było szokujące. Lata tam spędzone. Nigdy to nie jest przypadkowe. W przypadku ani jednego projektu zawsze jest plan. Świetnie, to wszystko jest absolutnie. Mnie tam wstrząsa takie ujęcie, kiedy jest rozmowa Ani Ilczuk, Elian i Jowity, a facet w tle układa krzesła na stołach. Boże, patrzyłem na niego, myślałem sobie, ten facet leci na Oscara absolutnie, jest doskonały. I to myślę, że jest duża moc tego filmu, jest bardzo aktorski. Ja bardzo specyficznie oglądam filmy, bo jestem z branży i to nie jest zdrowy sposób oglądania, bo się wiele rzeczy rozkminia, ale myślę, że i tutaj absolutnie nie myślę o sobie, że jest to film wybitnie zagrany. I przez główne bohaterki, i przez wszystkich kolegów, którzy tam są, przez kolegów, których nawet nie widać. Szczęka mi spadała, kiedy oglądałem to pierwszy raz w Karlowych Warach, jak to jest zagrane. To jest absolutny top, moim zdaniem, jeżeli chodzi o rzemiosło aktorskie. Ja tutaj uwielbiam bywać, kiedyś stąd uciekłem. Teraz bywam tu coraz częściej, zresztą mam tu jeszcze rodziców i zawsze z przyjemnością w Opolu. Poza tym chcę skończyć z tym mitem, że Michał Bajor jest z Opola. Jest nas kilku.